Witam Was na jaskółkowym kanale. Dziś przygotowujemy sobie w końcu pracę. Będzie to bardzo szybka kartka. Kartka imieninowa. I przygotowałam do niej resztki papierów, które zostały mi z albumu, którego jeszcze nie widzieliście. Mam nadzieję, że niebawem uda mi się go opublikować zdjęcia. Są to resztki kolekcji piątku 13 Till We Meet Again. Została mi raptem tylnie okładka, więc możecie sobie zobaczyć, jak wygląda generalnie kolorystyka. Przepiękny bloczek, jeden z tych starszych, chociaż jeden z moich ulubionych, bo naprawdę przepięknie dobrane desenie, przepiękne dobrane kwiaty, przepięknie dobrane dodatki. No i taka niebanalna, romantyczna, ale bardzo lekka kolorystyka. Tych papierów nie zostało mi dużo, jak widzicie, są to raczej równo docięte ścinki, więc będziemy je wykorzystywać sobie na kartkę o nietypowym wymiarze, ponieważ zużyjemy dzisiaj dokładnie to, co zostało, bez docinania nowych papierów, więc ta kartka nie będzie gdzieś tam spełniała wymogów 15x15 albo kartki DL. Dziś wykorzystujemy ścinki. Słuchajcie, do kartki przygotowałam też kilka elementów ozdobnych, to znaczy resztki wyciętych z arkusza, dodatków dejkaców. Mamy też papierowe kwiatuszki, bardzo zbliżone do tych, które mamy na papierze. Mamy koronki, cekiny. Wszystko sobie zobaczycie. Ja nie będę komentować w trakcie pracy. Jest to tylko filmik czysto inspiracyjny, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie w tej treści i będzie sobie mógł taką prostą karteczkę ze ścinków zrobić w domu i obdarować najbliższą osobę. To teraz co? Ja zaczynam pracę. Jakby co, będziemy omawiać pracę jeszcze na koniec, więc wyciszam kamerę, przyspieszam. Zobaczycie cały proces, natomiast wszystkie uwagi dogramy sobie, jak kartka będzie już gotowa. To co, zabieramy się do pracy i do zobaczenia na końcu.
mamy gotową. Jak widzicie, po drodze zmieniła mi się całkowicie koncepcja. Miała być kartka z kwiatkami, miała być kartka bardzo trójwymiarowa, wyszła mi w stylu Clean and Simple. Gdzieś po drodze jednak ta kolekcja, zresztą mówiłam o tym na początku, ona jest tak lekka, tak jasna, że zachęca wręcz do zrobienia prostej, ale takiej świetlistej, lekkiej pracy. Ja tu sobie pozwoliłam co prawda dać kilka warstw, ale nie dużo, raczej trzymać się geometrii. Przez chwilę, jak widzieliście, miałam pomysł, żeby przykleić tą matę pod kątem, też z niego zrezygnowałam. Dałam bardzo delikatne ozdoby. W międzyczasie chciałam też postawić na mocniejszy kolor przy embosowaniu. Też zmieniłam to, widać doskonale na filmie. Najpierw wytuszowałam kartkę takim stemplem z napisami, z pismem ręcznym i zrobiłam to tuszem Memento, tym zielonym. I stwierdziłam, że nie, to będzie zbyt ciemne, zbyt kolorowe. Więc na to w pewnej nierówności naniosłam jednak tusz przezroczysty do embossingu na gorąco i użyłam tylko delikatnego proszku do detali. To jest taka biała perełka, ona delikatnie tylko się mieni, nie nadaje żadnego koloru, także mam nadzieję, że to będzie widać, ale tutaj te napisy na górze i na dole są delikatnie wyembosowane. One tworzą tylko taki detal, żeby papier nie był po prostu pusty. Jak widzicie, użyłam też cekinów w dwóch kolorach, białych opalizujących właśnie na taką delikatny brzoskwiniowy i zielony kolor oraz takich brzoskwiniowych przezroczystych, więc też nie nadających dużo, nie wnoszących też dużo kolorów. Nie dałam dużo elementów do wycinania, raptem kilka. I zdecydowałam się na wytuszowany, niewydrukowany napis z okazji imienin. Ten stempel jest od Agateri, jeżeli ktoś by chciał kupić, to są chyba moje ulubione stemple z napisami. Mam ich kilka wersji. Zamawiajcie naprawdę bez zastanowienia, bo są świetne, są różne czcionki, różne wielkości tych napisów, więc jeżeli ktoś potrzebuje na szybko napis, a nie chce drukować od razu całej kartki, to świetna opcja. Ja oczywiście w środku za chwilę naniosę życzenia. Z tyłu umieszczę swoje logo, także jeszcze troszkę pracy przede mną. Natomiast już więcej tej kartki gdzieś tam poprawiać nie będę. Może skuszę się na kilka kropelek 3D. Może nowo gdzieś jednak te przezroczyste kropeczki sobie naniosę, ale to będzie bardzo delikatny gdzieś tam detal, którego praktycznie nie będzie widać. Ten styl idealnie pasuje do tej kolekcji. Ja uwielbiam rzeczy na bogato, ale jednak tym razem wygrała prostota, wygrała biała koronka, chociaż przygotowałam też sobie sznurki. Myślę, że to będzie kartka, która się na pewno spodoba, zwłaszcza, że będzie ją prosto przechowywać. Kartka jest dla mojej mamy. Za jakiś czas będzie potrzebna na jej imieniny i myślę, że taką zdecydowanie prościej jej będzie po prostu gdzieś tam ustawić, zwłaszcza, że tych moich prac jednak trochę ma. Słuchajcie, ja dziękuję Wam za dzisiaj, widzimy się w następnych filmikach, będę ich kręcić trochę na wyrost, więc będą się pokazywać na YouTubie w różnym czasie. To ze względu na to, że w końcu zabieram się za moją kontuzję, w końcu zabieram się za leczenie, więc w przyszłości mogę po prostu nie mieć tak ani siły tak naprawdę, ani możliwości tworzenia częściej, więc spodziewajcie się na pewno filmików zakupowych, na pewno spodziewajcie się filmików gadanych, bo tych z pracami, no przepraszam, ale po prostu będzie trochę mniej. No gdzieś tam początek nowego roku będzie dla mnie ciężki fizycznie i będzie ciężką przyprawą pod względem fizjoterapii. Także kibicujcie mi i trzymajcie kciuki.
Ja się z Wami żegnam, do następnego razu. Mam nadzieję, że kartka Wam się spodobała. Gdybyście tylko mieli jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Podpowiem Wam, jakie ostateczne wymiary kartki wyszły, bo tak naprawdę, jak widzieliście, robiłam to mniej więcej na oko. Ale mam nadzieję, że po prostu do prostej koperty, którą sobie zrobię, do tego się zmieści i dodatkiem do prezentu będzie całkiem fajne. No dobrze, słuchajcie, kreatywnego dnia. Jeszcze raz bardzo Was proszę, subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek, wtedy Was filmiki nie ominą, komentujcie i zapraszam Was do dyskusji również w moich mediach społecznościowych. Zawsze jestem do Waszej dyspozycji, jak tylko będziecie coś potrzebowali albo czegoś chcieli się dowiedzieć, to jestem tam i czekam na Was. Do zobaczenia, pa pa!